Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Ja mam na imię Bartek i pokażę Wam dzisiaj dwa takie pewniaki, które bardzo fajnie sprawdzają się jako prezent pod choinką, a że święta już za pasem, także mam nadzieję, że ten filmik pomoże Wam w wyborze giftu dla Waszej ukochanej osoby. Z doświadczenia wiem, że te rzeczy bardzo fajnie się sprawdzają i osoby, które dostały ode mnie takie prezenty, były bardzo zadowolone. Także wjeżdża intro i zaraz zobaczycie, jakie to są rzeczy. Zapraszam! Tak więc na pierwszy ogień wjeżdża latarka czołowa, niezastąpiony element ekwipunku każdego turysty wspinacza. Latarka czołowa jest bardzo przydatna dlatego, że nie musimy trzymać jej w rękach, kiedy świecimy. Wystarczy ją sobie zapalić, ręce mamy wolne. Tam, gdzie się popatrzymy, tam nam świeci latarka. Mają one różne tryby świecenia, różną moc w zależności od modelu. I dla mnie jest to bardzo przydatna rzecz. Niezastąpiona podczas górskich wędrówek, wspinaczek, biwakowania w namiocie, ale i nie tylko, ponieważ taka latarka sprawdza się podczas wielu różnych aktywności, kiedy na przykład mamy ograniczony dostęp światła, na przykład w garażu, więc jeżeli ktoś majsterkuje, coś robi przy aucie, gdzieś tam grzebie, to taka latarka też się bardzo przydaje. Ja na przykład kupiłem tego typu latarkę mojemu dziadkowi, który był myśliwym. I jeżdżąc na polowania, właśnie wyjeżdżał wcześniej rano, kiedy było ciemno, albo wracał po zmroku i mówił, że taka latarka jest mu bardzo pomocna. Tego typu latarkę kupiłem na prezent również mojemu tacie. Mój tata jeździ na rowerze, również grzebie coś tam w garażu, czasem potrzebuje zrobić coś przy samochodzie przed domem, jak jest już ciemno, więc do różnych takich rzeczy przydomowych dookoła domu, także również gdzieś przy samochodzie, ta latarka jest naprawdę na wagę złota. Ja mam osobiście dwie takie latarki, już stary, taki wysłużony model Petzla, który dalej świeci, dalej się sprawdza, więc to są rzeczy bardzo dobrej jakości. I nieco nowsza Blacka Diamonda, która już też została wyparta przez nowe modele, ale cały czas spisuje się rewelacyjnie i jest niezastąpiona przy każdych wędrówkach zimą, kiedy wracam na przykład późno, albo wychodzę wcześniej, albo chodzę po schronisku, kiedy jeszcze wszyscy śpią. Ma taki specjalny tryb świecenia na czerwono. Większość takich latarek ma takie tryby, więc nie razimy nikogo w schronisku, jak śpi, ale możemy się gdzieś tam spakować, ubrać, wyjść. Jak wspominałem, jest to bardzo fajny prezent dla każdego aktywnego faceta, ale latarka czołowa tutaj przydaje się tak samo również kobietom, jeżeli chodzi o turystykę, wspinaczkę, biwak. Więc są też takie modele w kobiecych kolorach i kobiety, dziewczyny też bardzo dużo używają tego typu rzeczy w górach gdzieś i na łonie natury. Jak mówiłem, są różne modele do różnych aktywności o różnej mocy, mające różne tryby, mają różną wagę, w zależności do czego ktoś będzie je używał, czy to będzie kemping, więc na przykład wtedy waga nie ma wielkiego znaczenia, czy to będzie gdzieś wyjście daleko, wysoko w górę, wtedy często wybiera się latarkę, która jest lżejsza i nawet latarki na przykład do biegania. Biegacze również mają swoje specyficzne modele, więc do bardzo szerokiego spektrum aktywności i przydające się również w domu i około domu. I numer dwa z takich pewniaków na prezenty jest już bardziej męski gadżet. Jest to szwajcarski scyzoryk. Firma Victorinox specjalizuje się w tego typu gadżetach. I muszę Wam powiedzieć, że tak jak szwajcarski zegarek jest właśnie synonimem trwałości, precyzji, takiej jakości, to tak samo w parze idą tutaj szwajcarskie scyzoryki. Sam zaopatrzyłem się w taki kieszonkowy scyzoryk już wiele, wiele lat temu, bodajże 8 czy 9 lat temu i do tej pory udało mi się go nie zgubić, a jest on naprawdę nieoceniony i używam go praktycznie codziennie. Tutaj również są różne modele w zależności od aktywności, jaką uprawiamy, do czego będziemy używać. Ja mam tutaj przykładowo taki średniej wielkości wielofunkcyjny. Ma różnej wielkości noże. Ma przykładowo jakiś otwieracz, płaski śrubokręt, korkociąg. Mi tutaj bardzo osobiście w tym scyzoryku przydają się nożyczki, którymi ja obcinam paznokcie.
i na przykład jako wspinacz, kiedy idę na ściankę albo idę w skały gdzieś się wspinać, okazuje się, że mam ciut przydługie te paznokcie, no to wtedy przycinam. Ale tych nożyczek też używam normalnie do obcinania, ponieważ one są bardzo precyzyjne, bardzo ostre, nie tępią się i są bardzo wytrzymałe. Równie zaskoczony jestem, co potrafi zdziałać ta mała piłka. Jest bardzo ostra i byłem zaskoczony, jak efektywnie i skutecznie można nią ciąć grube gałęzie i nieraz się przydawało na biwakach, na ogniskach. Naprawdę super sprawa ta piłka. I tak jak wspomniałem, są modele do różnych aktywności, też różnej wielkości. Tutaj, jak mówiłem, dziadek był myśliwym, więc dostał taki model myśliwski. Większy nóż z blokadą, gdzieś tam do oprawiania zwierzyny, do różnych takich prac właśnie w terenie, kiedy na przykład robił coś w lesie. Ona również ma tutaj taką piłkę do drewna. Jest ona jeszcze dłuższa niż w tym kieszonkowym, mniejszym modelu. I taką piłką już naprawdę można skutecznie ciąć sporej wielkości gałęzie. Tu mam przykładowo model, który dostał ode mnie mój tata. Ma więcej takich bajerów, gadżetów. Jest on troszeczkę cięższy, ale tata go gdzieś nosi przy sobie w teczce do pracy, w samochodzie go woził, gdzieś to leżało często w domu. Jest on właśnie troszkę większy, cięższy, ale ma też więcej różnych gadżetów, typu na przykład pilnik. Ma tutaj z tej strony mniejsze, płaskie śrubokręty. I naprawdę nie jestem w stanie zliczyć, jak często ja używam taki scyzoryk w moim życiu codziennym, ale też na wyjazdach. Jest on po prostu dla mnie nieoceniony. Nawet kiedy leciałem na ekspedycję do Argentyny i ten mały scyzoryk nie przeszedł mi przez kontrolę na bagaż podręczny, mimo że wielkość tego ostrza mieściła się w limicie podanym przez przewoźnika, ale musiałem go nadać na bagaż, więc zaryzykowałem nawet całą wyprawę, żeby tylko wrócić ten bagaż, żeby mieć przy sobie ten scyzoryk, bo daleko, daleko na pustkowiach Argentyny taki scyzoryk mieć przy sobie jest naprawdę na wagę złota. Przydają się one do takiej działalności outdoorowej, górskiej, więc w sklepie Górskim Skalnik znajdziecie całą masę tego typu rzeczy, szeroki wybór latarek oraz scyzoryków. W opisie zamieszczę link, gdzie możecie znaleźć te produkty, a jeżeli akurat te produkty Wam do końca nie podpasują, to znajdziecie tam całą masę innych rzeczy niezbędnych do górskiej aktywności i do działalności outdoorowej. I teraz niespodzianka dla moich patronów, którzy jak co miesiąc wezmą udział w losowaniu nagrody niespodzianki i w tym miesiącu nagrodą niespodzianką będzie szwajcarski scyzoryk Victorinox. Patroni to osoby, które wspierają rozwój tego kanału na profilu Patronite. Ja patronom odwdzięczam się różnymi ciekawymi giftami. Jednym z nich jest właśnie comiesięczne losowanie fajnego gifta. Jeżeli Ty również chcesz wziąć udział w losowaniu, to w opisie będzie link do profilu na Patronite. Tam dowiesz się więcej, na czym to polega, jak zostać patronem, jak wziąć udział w losowaniu i wspierać rozwój tego kanału. Tak więc mam nadzieję, że ta krótka recenzja tych gadżetów przyda Wam się w doborze prezentu dla bliskiej osoby, jeżeli jeszcze nie macie. I nie pozostaje mi życzyć nic innego, jak wesołych i spokojnych świąt Wam wszystkim. I do następnego. Cześć!